Polska mówi dziś na kolejnym spotkaniu na krakowskim Przedmieściu. Ze mną gość, ekspert lotniczy, pan Grzegorz Brychczyński. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Grzegorzu, pogoda piękna, temperatury wysokie, no i w ostatnim czasie słyszymy o dramatycznych pożarach na świecie. Jak gasi się pożary ze statku powietrznego? Zacznijmy może od systemu, który tutaj w Polsce funkcjonuje. Po takim tragicznym pożarze w Kuźni Raciborskiej na Śląsku, gdzie się spaliło 1000 hektarów lasu, ten pożar powstał od iskry. W środku lasu szła linia kolejowa, pociąg zaczął nagle hamować i od hamowania iskra poszła, no i 1000 hektarów lasu. Wtedy to dosłownie była wojna z ogniem. Wtedy udział w gaszeniu tych pożarów, oprócz jednostek naziemnych, oprócz 400 prawie jednostek naziemnych, to znaczy z wozów bojowych Straży Pożarnej, brało udział około 30 samolotów. Jakiego typu to były samoloty? To były samoloty głównie dromader, które zrzucają taką bombę wodną. I jeden samolot AN-2, który kładzie taką smugę, bo walka z tym pożarem, generalnie walka z pożarem lasów, polega na tym, że w zależności od tego, jak ten pożar zaczął się rozwijać, albo się dusi go z góry taką bombą wodną, czyli dromaderem. Ile litrów taka bomba wodna? Dromader wodny zabiera na swój pokład w ten zbiornik, bo ten samolot również jest przeznaczony do oprysków, do chemikaliów, ten samolot zabiera około 2,5 tysiąca litrów wody. A w jaki sposób pozyskuje? No więc samolot ten musi na lotnisku podłączyć się, mówiąc kolokwialnie, do węża i ta woda musi być wlana do tego samolotu. Samolot dromader jest samolotem bardzo wymagającym od pilota dużej uwagi, szczególnie przy właśnie zrzucaniu takiej bomby, ponieważ on zbiornik ma tuż za silnikiem, przed tym miejscem, gdzie zaczyna się kabina. Praktycznie rzecz biorąc, ten największy ciężar, czyli ta woda, jest praktycznie w środku ciężkości samolotu. Jednak nie mniej podchodząc do zrzutu, trzeba wtedy zachować prędkość zrzutu w granicach 120-130 km na godzinę. Podchodzi się około 20 metrów nad wierzchołki, nie wolno niżej, dlatego że to jest silnik tłokowy, który może po prostu się zadławić przy tym, jak się pali, to tlen jest zabierany i tak dalej. I w związku z tym przy zrzucie takim nagłym, to nagle zaczyna być stateczny, w związku z tym tutaj pilot musi być bardzo doświadczony, żeby sobie mógł poradzić z tą nagłą utratą ciężaru, czyli ze zmianą środka ciężkości, a do tego wszystkiego jeszcze w momencie tego zrzutu trzeba samolot, jak to się mówi, pełen gaz, drąga na siebie, żeby odejść z tego miejsca. Czy mechanicznie zwalniamy tą bombę wodną? Tak, to się zwalnia, to jest system elektryczny, zwalnia się taka zasuwa po prostu i wtedy. Ta bomba wodna, ona nie jest dokładnie zrzucana w to miejsce, no bo oczywiście biorąc pod uwagę prędkość, zresztą to można zobaczyć na zdjęciu, które tutaj będzie pokazane, jak wygląda ten zrzut, prawda? Ale ten zrzut jest na długości około 50-60 metrów. Natomiast jeżeli stosujemy samolot AN-2, to jest taki, też tutaj będzie pokazany ten samolot, tym samolotem można smużyć. On ma specjalną taką dennicę w pokładzie, w podłodze samolotu i wtedy pas wody, który się kładzie, rozciąga się na długości 200, nawet 300 metrów. I teraz dowództwo gaszenia tego pożaru decyduje, jaki samolot użyć. Bo jeżeli jest pożar tak zwany ściółkowy, no to wtedy warto użyć samolot dromader i samolot AN-2, bo AN-2 jest w stanie położyć taki film wodny,
Na pokładzie tego samolotu jest również środek taki, który się nazywa DTOR, który powoduje z wodą pianę. W związku z tym jest to zabezpieczenie, żeby nie dopuścić do rozszerzenia się tego pożaru. Natomiast tak zwane dogaszanie i gaszanie i goszenie tego punktu ognia, to najbardziej skuteczny jest dromader. AN2 ma to do siebie, ma tą przewagę nad dromaderem, że on nie wszystko od razu, nie całą wodę od razu zrzuca. Bo on może zrobić tak, że on może zrzucić trochę wody, żeby przygasić ten płomień, zrobić nawrót, podejść jeszcze raz z boku, ale to już dowódca wtedy, który dowodzi z akcją gaśniczą, mówi: połóż mi zabezpieczenie od tej strony czy od tej strony. AN2 jeszcze ma to do siebie, że bardzo często po zrzucie wody, po położeniu piany jest używany do kierowania jednostkami straży pożarnej, bo z góry jednak lepiej widać i bardzo często żeśmy kierowali, którą przecinkę leśną ten wóz strażacki ma dojechać. W związku z tym można powiedzieć tak, polski system ratowniczo-gaśniczy, jeżeli chodzi o lasy, jest bardzo dobrze dopracowany. A to wszystko wynika z tego smutnego doświadczenia w Kuźni Raciborskiej. Ale czy dziś rozumiem, że te samoloty biorą udział nadal, są w czynnej służbie? Otóż tak, w tej chwili jest taka sytuacja, że lasy pobudowały bardzo dużo tak zwanych wież obserwacyjnych i system jest zbudowany w taki sposób, jeżeli tam 24 godziny na dobę jest dyżurny i obserwuje lunetami jakieś tam zarzewie ognia, czyli po pierwsze dym widać i to też ten dyżurny po kolorze dymu wie, jaki jest rodzaj pożaru, bo jeżeli jest ciemny dym, to się pali podłoże, ścioła leśna. Jeżeli jest biały dym, to już jest oznaka najgroźniejszego pożaru, czyli zaczyna się pożar wierzchołkowy. Wrócimy do tego, ale mówię o systemie. System jest taki, jest obserwator, zgłasza to natychmiast do najbliższych jednostek straży pożarnej, a koordynator, który 24 godziny na dobę ma dyżur w Zarządzie Lasów Państwowych, podejmuje decyzję, oczywiście w ciągu dnia, bo nie w ciągu nocy, podrywania z lotniczej bazy przeciwpożarowej, a jest kilka na terenie Polski takich baz. One są tutaj na Mazowszu, one są w Polsce północno-zachodniej, one są w rejonie Mazur, czyli tam, gdzie największe skupiska lasów są. I wtedy on podejmuje decyzję i do takiej bazy, lotniczej bazy przeciwpożarowej, gdzie stacjonują już teraz niestety tylko dromadery, bo AN-y już nie biorą udziału w pożarach, one zostały wycofane, a wielka szkoda. No i wtedy po prostu przylatuje samolot, z reguły na tych bazach przeciwpożarowych jeden lub dwa samoloty stacjonują. No i tu jest właśnie ten problem, że on może zrobić jednorazowy rzut i dalej strażakom nie może pomóc. AN mógł bardziej skutecznie pomagać w gaszeniu tego pożaru. Ten standard zabezpieczenia przeciwpożarowego lasu, on, śmiem twierdzić, że jest w tej chwili jednym z najbardziej skutecznych w Europie. Ale dlaczego? Dlatego, że u nas nie ma tak zwanych lasów piniowych. U nas są sosny. One też wydzielają olejki eteryczne, ale w mniejszym stopniu powoduje to, że z pożaru tego z dolnych rejonów, czyli z pokrywy leśnej, wchodzi pożar na wierzchołki. Tak jak my teraz obserwujemy, wtedy kiedy jest gorąco, najczęściej wieją silne wiatry, bo to jest w rejonie tak zwanego wyżu atmosferycznego. I jeżeli pożar złapie wierzchołki, to on się potrafi przesuwać z prędkością 100-150 km na godzinę. I to nieważne, czy to jest tu, czy w Hiszpanii, czy w Portugalii, czy w Atenach.
W związku z tym trzeba robić wszystko, żeby nie dopuścić do tak zwanego pożaru wierzchołkowego. I tu ten system w Polsce mamy bardzo dobrze opracowany. Ale to nie są tylko chyba samoloty, bo także śmigłowce biorą udział w akcjach. No więc właśnie chciałbym jeszcze powiedzieć o śmigłowcach. Śmigłowce też biorą udział, ale ze śmigłowcami to jest taki problem, że tutaj w rejonie Mazowsza na przykład to jest problem ze śmigłowcem, bo on ma pod sobą taki zbiornik wodny, który ma 500 litrów. Tak jak powiedziałem, dromader bierze na swój pokład 2,5 tysiąca litrów, AN bierze około 1800 litrów, a śmigłowiec bierze tylko 500 litrów. No, zbiornik Bambi, myśmy zawsze na to mówili. On musi znaleźć miejsce, gdzie on tą wodę może zabrać, czyli jezioro. W rejonie Mazowsza to my tu mamy Zalew Zagrzyński tak naprawdę, prawda? Z Wisły nie da się wziąć wody. Zupełnie inna sytuacja. Dlaczego nie da się za płytko? Płytko, po prostu płytko, bo to trzeba dość głęboko zanurzyć, żeby w miarę szybko nabrać, a jeszcze przy prędkości nabierania, bo to się w ruchu dzieje w śmigłowcu, najczęściej nasze koryta rzeki nie są idealnie drożne, bym powiedział. Tam są różne przeszkody, drzewa, nie drzewa, kamienie, w związku z tym to jest niebezpieczne dla pilota. Zupełnie inna sytuacja jest, powiedzmy, w Zielonogórskim. Tych jezior jest więcej, w związku z tym te śmigłowce tam mają zastosowanie. I dlatego śmigłowce są stosowane właśnie w rejonach, gdzie można tą wodę podejmować z jezior, a nie z rzek. To tak na koniec. Panie Grzegorzu, czy tego typu praca to jest niebezpieczna praca? Czy to jest niebezpieczna praca? Ta praca wymaga wiele uwagi i bardzo dużej koncentracji. Dlatego, że pilot musi wziąć parę czynników pod uwagę. Kierunek wiatru, rozwój tego, w jakim stadium jest ten pożar, w jakim stadium rozwoju. W związku z tym musi dobrać do tego odpowiednią wysokość, żeby go móc skutecznie przydusić czy zgasić. Oczywiście musi zwrócić uwagę na zadymienie, żeby nie dopuścić do zadławienia się silnika, prawda? Bo to wtedy samolot w tym momencie zrzutu i wchodzenia w rejon pożaru potrzebuje jak największą moc. Prawda? Dlatego bardzo racjonalnym jest, był racjonalnym samolotem i bardzo praktycznym, co zresztą taki ojciec technologii gaszenia pożarów z powietrza, profesor Karlikowski zawsze podkreślał, że AN jest bardzo skuteczny, a AN zawsze jest w załodze dwuosobowej i tam naprawdę dwie osoby mają co robić, bo jeden pilotuje i zrzuca, a drugi operuje manetką gazu, prawda, i zwraca uwagę na inne rzeczy. Z jakiej wysokości dokonujemy zrzutu AN-em, dromaderem? Jak najniższej, minimum 20 metrów nad poziomem pożaru. Bardzo panu dziękuję. Moim Państwa gościem był ekspert lotniczy pan Grzegorz Brechczyński.